Utwory francuskich i polskich kompozytorów Francisa Poulenca, Alberta Roussela i Mikołaja Góreckiego zabrzmiały podczas kolejnego poranka symfonicznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Słyszeliśmy bardzo ciekawy program, bo on był osnuty wokół idei muzyki, która jest bardzo powiązana z Francją lat 20. i 30., dwudziestolecia międzywojennego, ale właśnie także w pierwotnym zamyśle z muzyką kompozytorów polskich, którzy tam albo komponowali, tam jeździli na studia, albo odnosili się do tej estetyki francuskiej w swojej twórczości. No i przede wszystkim muzyka Francisa Poulenca i Alberta Roussela, dwóch generacji kompozytorskich francuskich, ale właśnie przedstawicieli akurat w tych dziełach neoklasycyzmu. To znaczy słynny balet Francisa Poulenca napisany dla baletów rosyjskich Sergiusza Diagilewa Łanie, z którego potem Poulenc pod koniec lat 30. sporządził taką suitę orkiestrową, żeby ona mogła być wykonywana właśnie już niezależnie od tańca. Muzyka bardzo motoryczna, odnosząca się do tego, co było modne wówczas, ale również zerkająca w przeszłość, no bo na tym polegała idea neoklasycyzmu tak zwanego francuskiego. No i suita F-dur op. 33 Alberta Roussela, kompozytora mniej więcej 30 lat starszego od Francisa Poulenca, a więc bardzo dojrzałego w połowie lat 20., kiedy tę swoją suitę komponował, ale właśnie z założeniem takim, żeby wyjść naprzeciw temu, co było bardzo nośne, bardzo modne, bardzo wzięte, i Albert Roussel sobie doskonale z tym idiomem muzyki takiej lekkiej, ale bardzo poważnej, bardzo porządnej poradził i stworzył jedno z najpopularniejszych i najlepszych swoich dzieł. No a pewnym kontrapunktem do tej poetyki czy estetyki neoklasycyzmu lat dwudziestolecia międzywojennego był utwór Mikołaja Góreckiego, syna słynnego Henryka Mikołaja Góreckiego, koncerto notturno na skrzypce i orkiestrę smyczkową. Ostatnio jeden z ulubionych utworów Kai Danczowskiej, legendarnej polskiej skrzypaczki, która go wykonywała i wykonuje bardzo często na różnych estradach, ale bodajże tutaj w Katowicach, w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, ten utwór był wykonany po raz pierwszy, czyli swoista premiera, chociaż kompozycja powstała 17 lat temu i z powodzeniem święci triumfy na różnych estradach. Orkiestrę poprowadził urodzony w Libanie, obecnie związany z warszawskim środowiskiem muzycznym, basem Samir Akiki. Dyrygent był pod wielkim wrażeniem Nospru. Sala jest rewelacyjna, po prostu ja pierwszy raz jak byłem tutaj dwa lata temu chyba, tak jak pamiętam, po prostu wrażenie jak wszedłem do sali to było ogromne wrażenie i nie tylko wygląd, bo wygląd jest bardzo, to jest bardzo ładna sala, tylko najważniejsza dla mnie jako muzyk, jako dyrygent to jest akustyka. Akustyka jest rewelacyjna i miałem wtedy szansę na pierwszą próbę, którą miałem, miałem próbę do utworu współczesnego, a później był Górecki, dyrygował inny dyrygent i była właśnie trzecia symfonia i miałem okazję być na przepulpicie dyrygenta, a później być na drugiej części próby na widowni. Po prostu rewelacyjny. Tak się ufa, kiedy pracuje się z orkiestrą i wiemy, jak to brzmi, jakie są proporcje i wiemy, że na widowni, tam, gdzie siedzą ludzie, to efekt jest ten sam i nie idzie praca na marno. To jest bardzo ważne dla naszej pracy, żebyśmy mieli ten komfort. Druga rzecz to ogólnie przejrzystość dźwięku w tej sali jest rewelacyjna. Każdy mały instrument, małe solo, wszystko słychać z daleka czy z bliska. Naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy jestem. Po pierwsze, że graliśmy w tej sali, po drugie, że graliśmy z tą orkiestrą, którą kocham po prostu. W roli solistki wystąpiła znana i utytułowana skrzypaczka Kaja Danczowska. Bardzo lubię ten koncert, który grałam. Koncert Mikołaja Góreckiego, syna wielkiego Henryka Mikołaja. Lubię, bo jest zgrabny, nie jest za długi. Trwa 15-16 minut i jest w nim wszystko. I natchnienie, rozrzewnienie, śpiew, płacz i wielki temperament trzeba mieć również, żeby zagrać środkową część. I wielką technikę i wirtuozerię też trzeba mieć. Kolejny raz koncert był transmitowany online.